Dobra, czyli jak prawidłowo się używa Gita? Po pierwsze, musicie mieć konto jakiejś stronie udostępniającej repozytoria, domyślnie na GitHubie. To nie jest jedyny wybór, ale domyślnie powiedzmy, że uznajemy, że robimy to na GitHubie, tak? Jest parę takich stron, jak ja używam głównie GitHuba. Musicie mieć konto, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Jak zaczynacie jakikolwiek nowy projekt, czyli powiedzmy w PHP, ja sobie wezmę tutaj z moich AT-docs, zrobię sobie nowy folder, nowy projekt. Jak nie udostępniam? A, bo nie kliknąłem tego, dobra, sorry. Mam kliknięty nowy projekt. I teraz, żeby go dodać do GitHuba, już na tym etapie, jak zrobiliście sobie folder na nowy projekt, to powinniście pierwsze, że dodać go do repozytorium. I teraz tak, EasyModel bierzecie sobie GitHub Desktop, musicie być zalogowani. Bierzecie sobie New Repository. I ja sobie go nazwę akurat tak samo. W kodzie on się u mnie nazywa Nowy Projekt, więc tu się będzie nazywał Nowy Projekt. Teraz fuck up, który się często zdarza tutaj, jest taki, że on będzie próbował utworzyć pod tą ścieżką, którą mu tu podacie, folder, który się będzie nazywał tak jak projekt. I nie wiem, czy mi się zbulwersuje. Kiedyś się bulwersował, że jeżeli taki folder już istniał, to on się bulwersował, że taki folder istnieje, ale on jest pusty, to może mi się nie zbulwersuje. Nazwa projektu, ścieżka, w której znajdzie się folder dopiero z projektem, i zaznaczacie sobie to, żeby tam się chociaż jeden pliczek znalazł, żebyście wiedzieli, że to zadziała. Teraz gitignore to jest lista dla każdego wymienionego tutaj języka programowania czy IDE, bo na przykład jest dla Visual Studio, to jest lista plików, które on zignoruje i nie wrzuci do Gita. Przy PHP to jest mniej ważne, dużo ważniejsze jest na przykład przy Visualu, bo tam jest masa plików, na przykład binarki, których nie powinniście wrzucać do repo. Licencje na waszym poziomie możecie zignorować, jak komuś przeszkadza, może sobie wrzucić GPL3 obojętnie. Description możemy sobie olać, create. I teraz on się zburzy albo nie zburzy. Bo może się zburzyć, że tam istnieje już folder, który się nazywa Nowy Projekt. Albo nie. Chyba się zburzył, bo się wziął głupek i powiesił. Sprawdzę sobie, czy stworzył strukturę folderów. Jeżeli się utworzyło repo, to w folderze nie utworzyło się, bo tu się powinien repozytoria nowe. Może tak zróbmy, faktycznie nowy projekt. Zrobimy na odwrót, zrobimy na stronie. Public, readme. To można olać, create. I jak zrobicie w tą stronę, czyli zrobicie najpierw tutaj, to wtedy ten folderek out. A Windows mi się zawiesił. Czekajcie, GitHub won, to won. Plik jest zablokowany przez system plików, bo ktoś ma do niego dostęp. O, dobra, poszedł wek. Jeżeli macie tak, w taki sposób, to sobie odpalacie desktopa i wtedy wybieracie sobie opcję Clone Repository. I tutaj ze swojego konta albo z tych, które macie powiązane. Niekoniecznie, bo można to zrobić też z poziomu coda. Jeżeli ja zrobię teraz tutaj clone, to zobaczycie w kodzie, że on mi stworzy folder, nowy projekt. W środku jest ten plik readme.md. W tym folderze jest też coś, czego on tutaj nie pokazuje, albo przynajmniej powinno być, katalog.git, katalog ukryty, który zawiera informacje Gita, ale możliwe, że w związku z tym, że projekt jest pusty, to jeszcze nic tam nie ma. Nowy projekt nie jest tylko ten readme. Tak? To jest pierwszy sposób, czyli ściąganie repo stworzonego na GitHubie przy użyciu GitHub Desktop na wasz lokalny dysk.
I docelowo taką procedurę robicie raczej, jeżeli już macie gdzieś zrobione repo, macie jakiś content na nim i wsiadacie na nowy komputer, czy na komputer w szkole, robiliście wcześniej w domu, no to wtedy w ten sposób dodajecie repo na swój komputer. Teraz niekoniecznie musicie używać tego, bo mogę sobie, tylko wyjdę stąd, żeby on mi znowu nie rzucił jakimś błędem, mogę sobie to repo wywalić. Pewnie się tylko, że faktycznie te pliki stamtąd zginęły. Nie ma. I druga opcja jest taką, że mogę użyć gita wbudowanego w coda, ale najpierw trzeba by go dodać, bo code domyślnie chyba gita nie ma. Pamiętam, że jak sobie wpiszecie PHP, jest taki pakiet dla... pakiet jakby dla... PHP Essentials to się nazywa. To jest pakiet rozszerzeń przeznaczony do PHP. A ja z tego używam głównie IntelliFensa, ale też debuga. I tu jest GitLens, to jest jakaś wersja rozbudowana chyba Gita. Nie wiem, nie używałem. No czemu nie? Dobra, możemy spróbować, jak to będzie działało. Install. A, fajnie, bo git też jest potrzebny. Nie ma ustawionego git path. Wszystko jest nagrane, wszystko co ja mówię teraz jest nagrane. Jest problem taki, że on nie umie znaleźć gita. Git jest prawdopodobnie zainstalowany razem z desktopem, bo nie instalowałem osobno, nie instalowałem go osobno, więc prawdopodobnie on jest zainstalowany gdzieś tutaj. A może nie jest, to by tłumaczyło, dlaczego to nie działa. Bo generalnie wychodzi na to, że to, co jest w kodzie, czyli to jest tylko nakładka na koda, która wymaga, żeby w systemie był zainstalowany jeszcze, git. Bo ten git visualu działa normalnie, to znaczy tam w Visual Studio jak macie gita, to on jest jakby od razu wbudowany w tego i nie wymaga już zewnętrznego, natomiast ten się zachowuje tak, jakby potrzebował, że tak powiem, jakby potrzebował jakiejś dodatkowej zachęty. GitHub jest w ogóle od jakiegoś czasu, z tego co wiem, własnością Microsoftu, więc to powinno w teorii wszystko ładnie, pięknie działać. To jest. Please install git. Aha, czyli nie, dobra, czyli się rozchodzimy na to samo, uninstall. Dobra, wyciepię to w tym momencie w takim razie. To nie jest jakiś problem, żeby zainstalować, ja sobie użyję akurat choco, ale... oczywiście w domu sobie tak nie zrobicie, bo nie macie tego programu, ale polecam, jak gdzieś tam do zarządzania softem na Windowsie jest rewelacyjny. To musielibyście wejść na stronę git, ten pobrać gita i tak dalej, natomiast on mi to wszystko zrobi za mnie i zainstaluje mi protokół. Teraz to już powinno działać, przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie działać.
Mi się wydawało, że to tak ładnie działało w kodzie, a może mi się wydawało, że on nie działał, tylko po prostu... może mi się pomylił z tym, z Visual Studio. Ten już powinien generalnie wykryć, że jest zainstalowany. Ok, coś się dzieje, bo jest na zielono, czyli on załapał, że jest git. Bo na zielono są repo, które są aktualne. Nie ma tam tego repo, no bo go nie ściągnąłem, ale teraz powinno się dać gdzieś... O, teraz jest, tutaj się pojawiło git clone. Clone from GitHub. Allow. Chciał się zalogować. Ok. Ok. O, i teraz on bardzo ładnie pokazał mi moje repo i stąd powinienem móc wybrać nowy projekt jest. Pytam je gdzie, no to ja poproszę tu. I teraz to jest przykład, dlaczego ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żebyście używali GitHub Desktopa, przynajmniej na etapie pisania PHP-a i HTML-a, MySQL-a, tej całej reszty, dopiero przesiedli się na Visuala, na etapie, że tak powiem, C-Sharpa i wtedy używali w Visualu, bo moim zdaniem ten tutaj GitHub Desktop, teraz w ogóle mogę sobie dodać to repozytorium, które mam, które ściągnąłem sobie Visualem, powinienem móc je dodać bez problemu tutaj i będę miał w dwóch miejscach jakby i tu i tu. Tak? I to jest to samo repo. No więc dlatego, to jest tak, jeżeli byś pracował gdzieś zawodowo i miałbyś koda ustawionego już jakiś czas wcześniej, bo tego gita nie instalujesz do każdego projektu, to robisz raz. Więc jeżeli jesteś przyzwyczajony do korzystania z gita i masz go zainstalowanego w kodzie, to potem jest to o tyle łatwiejsze, że tutaj jak ja sobie stworzę nowy projekt, nowy plik, ja tam sobie wsadzę do niego jakiś szablon, tak? I ja będę chciał teraz w tym momencie go wypchnąć, to ja tu mam od razu u góry podejrzenie w ogóle, jak sobie podejrzeć zmiany i jak będę chciał go sobie stąd wypchnąć, to tutaj mam cały panel od Gita, tak? I to akurat wszystkie repozytoria mi pokazuje, to was nie dotyczy, to was nie dotyczy, to was nie dotyczy, to jest to. To wpisuję tylko co zmieniłem w projekcie, tak? Tylko... tak, i robię commit. I tu czeka na wypchnięcie, push. I teraz mogę nie wychodząc z koda to wszystko robić. Natomiast jakbym nie miał tej wtyczki w kodzie, to pododając kolejny plik, czyli tutaj, tak. I tutaj też sobie wstawię, żeby on nie był pusty i zapiszę go. I teraz ten jest na zielono, bo jest zmieniony. Zresztą chyba nawet jest tutaj podpisany. To ja mogę, nie chcąc robić tego w kodzie, albo nie mając tego w kodzie, to ja muszę otworzyć sobie GitHuba. Tutaj macie pokazane, że jest zmiana w projekcie. Muszę tutaj stworzyć commit i push. I dopiero mogę wrócić do koda. One się zsynchronizowały, tak? Jak widzicie, one jeden z drugim rozmawia, bo teraz już widać, że ten drugi został wypchnięty. Czyli generalnie robicie tak, jak wam wygodnie, ale chcę, żebyście znali jeden i drugi sposób, tak? Inna troszeczkę bajka jest taka, że jak robicie w wieloosobowym repo, czyli macie repo, gdzie cała grupa siedzi na jednym repo i macie podpięty projekt i macie wpiętych wszystkich kontrybutorów w siebie jako kontrybutorów, to tutaj na przykład ten lens pozwoli wam widzieć, co kto robił bezpośrednio w edytorze.
Czyli będziecie widzieć, że na przykład ten kawałek kodu napisał ten i ten. Tak? Widzicie? You seconds ago. Tak? Będziecie widzieć, kto co napisał. Czyli generalnie może być to dla Was dużo użyteczniejsze, jeżeli pracujecie grupowo nad projektem, że będziecie widzieć, kto co dodał w którym momencie, tak? Albo co ktoś zmienił, bo na przykład przestało Wam coś działać i szukacie i patrzycie, aha, ten mi wziął głupek i zmienił wczoraj coś w tym kodzie i dlatego to im przestało działać. Ale to ma znaczenie wtedy, kiedy pracujecie grupowo nad jakimś projektem i po to właśnie chciałem, żebyście pracowali na Gicie, a nie żebyście sobie wysyłali to mailem czy przez Facebooka, żebyście zobaczyli, jak to działa, bo tego się nie da w pojedynkę pokazać, bo to trzeba po prostu w kilka osób usiąść, zrobić jedno repo, wrzucić pliki, wtedy będziecie widzieć nawzajem, co robicie. Będzie Wam po prostu łatwiej. Kończąc temat Gita, to zostaje nam jeszcze Visual Studio. I tutaj możecie pobrać sobie bezpośrednio stare repozytorium tutaj przez Klonuj. Natomiast w drugą stronę tworzycie sobie nowy projekt, tam nie ma znaczenia, sobie wezmę Windows Forms dalej, jakby się tam nie nazywał. I po utworzeniu projektu nowego macie od razu na dole w Visualu, powinniście mieć przynajmniej w prawym dolnym rogu repo. Czy próba, czy jakaś opcja dodania do repo. Dobra, tu jeszcze nie ma. Teraz nie wiem, czy on się za chwilę obudzi, czy trzeba mu pomóc jakoś. Czemu to jest? O, i tutaj jak wejdziecie sobie w zmiany git, to on od razu Wam sygnalizuje, że nie ma tego, więc utwórz nowe repozytorium na przykład. I od razu zaproponuje, ponieważ ja już mam podpięte konto githubowskie, to on mi zaproponuje, żeby to wypchnąć. I wystarczy, że ja to zrobię teraz utwórz i wypchnij, on mi automatycznie utworzy na githubie repozytorium i wrzuci cały ten kod. Tu nie mam żadnych zmian teraz. Plus robienia tego stąd jest taki, że tak samo będzie Wam w kodzie pokazywał każdą zmianę, kiedy została wykonana i tak dalej. I to, że on będzie Wam zarządzał plikiem, który się nazywa gitignore, bo ja też mogę to repozytorium dodać sobie tutaj. On jest co prawda zakopany w innym miejscu. Chyba to. Nie? Jest. Tak? I też mogę stąd robić, ale tu jest taka kwestia, nie wiem, czy tam jest w tej chwili dodane coś do gitignore. O, to jest plik gitignore, który został wygenerowany przez Visual Studio i tu na przykład macie napisane, których plików on nie będzie celowo wrzucał na repo. Tak? Czyli nie wrzuci plików, tutaj zobaczcie, jakie są skomplikowane filtry porobione, żeby tych rzeczy, których nie powinniście wrzucać na repo, żeby ich automatycznie nie wrzucał na repo, tak? I jakbyście robili to przez desktopa, to musielibyście tych wszystkich rzeczy pilnować samodzielnie, a tak Visual robi to za Was. Czyli podsumowując tutaj ten przydługi wywód, jeśli robicie w kodzie, czyli piszecie PHP, HTML-a, CSS-a, JavaScript, moim zdaniem, póki pracujecie solo, lepszym wyborem jest GitHub Desktop, bo jest po prostu prostszy. Jak pracujecie w zespole, to uważam, że już tutaj powinniście się zainteresować Gitem wbudowanym w tym. Nawet ten nieszczęsny lens nie jest do niczego potrzebny, bo ja mogę go wyłączyć i jedyne co mi zniknie to jest ta ostatnia ikonka, natomiast to zostanie, bo to jest wbudowane w tego, to jest wbudowane w Gita, w koda, wystarczy, że jest Git zainstalowany w systemie, tak? I na etapie pracy zespołowej już myślę, że powinniście się zainteresować Gitem w kodzie, przed pracą zespołową spokojnie Wam wystarczy desktop, natomiast do C-Sharpa, do Visuala powinniście zdecydowanie moim zdaniem robić to już z poziomu Visuala, ze względu na to, że właśnie zarządzanie gitignorem, tam podejrzewam jeszcze milion innych rzeczy będzie ważnych, których jeszcześmy powiedzmy nawet nie doszli, nie liznęli tego tematu. Czy na tym etapie macie jakieś pytania do Gita, czy czegoś jeszcze nie wiecie, jak się coś robi?
Sam proces gita, bo tego też może tam, nie wiem, generalnie możecie mieć nieprzyswojony. Jak już macie repozytorium i pracujecie dalej z gitem, to proces wygląda w ten sposób, że nanosicie zmiany w projekcie, czyli ja tutaj sobie spuszczę kota na klawiaturę, tak? Albo zrobię sobie po prostu tak. Nanosicie jakąś zmianę w projekcie, cokolwiek, kawałek kodu, który działa, czyli na przykład dopisujecie jakąś funkcję, albo robicie w HTML-u jakiś kawałek kodu, albo parę regułek w CSS-ie, coś skończonego, coś co ma początek i koniec, zrobiliście coś, co jest jakiś mini target, taki mini targecik na tą chwilę. To jak tylko to zrobicie, to pierwszą rzecz, commit, piszecie co, czyli tam dolarem ipsum, tak, push, commit i push. Ważne są dwie rzeczy. Commit oznacza tylko, że zakończyliście pewien etap pracy i git sobie robi taką zakładkę. Do tego miejsca jest etap X, Y, Z, tak? Natomiast push to jest proces wypychania do góry, czyli na serwer, commitów wszystkich, których zrobiliście od momentu ostatniego wypchania na serwer. Czyli dopiero jak zrobicie push, to commity lądują na serwerze, czyli jak nie zrobicie pusha, to wszystkie wasze commity owszem istnieją, ale tylko na waszym lokalnym komputerze. Coś, czego nie robiliśmy, co może wam się potencjalnie przyda. A w drugą stronę jest pull po prostu i w GitHubie to jest fetch origin tutaj. Podejrzewam, że w kodzie, no teraz nie zobaczę, bo nikt inny nie mam tego repo, jest po prostu synchronize changes, czyli on wykonuje wtedy pobranie na wasz komputer. Teraz kwestia jest taka, co się stanie, jeżeli dwie osoby w tym samym czasie będą edytować plik w edytorze i wypchną commita? No to wtedy jest konflikt, tak? Generalnie. Znaczy generalnie najpierw jeden commit zostanie zastąpiony drugim. Znaczy pierwsza osoba wypchnie commita jakiegoś pliku, ta osoba, która będzie później, nadpisze ten plik. Żeby takich rzeczy uniknąć, stosuje się branche. Branche polegają na tym, że jeżeli macie podział pracy, że na przykład osoba A robi panel logowania na przykład i nie chcemy, żeby zepsuła coś pozostałym, to wtedy robicie sobie tutaj brancha, to się nazywa panel logowania. I ta osoba, która go robi, ustawia sobie ten branch jako obecny. I wszystkie zmiany, wszystkie commity i wszystkie pushe będą dotyczyć tylko tej jednej osoby, czyli pozostali w ogóle nie będą widzieć tego, co ta osoba robi, do momentu, kiedy nie nastąpi pull. Pull polega na tym, że jeżeli uznaliście, że skończyliście panel logowania i on działa, to wykonujecie wtedy pull requesta, czyli domagacie się, żeby wasze zmiany zostały wprowadzone z powrotem do projektu. I wtedy zwykle kierownik projektu, ktoś, kto jest, że tak powiem, odpowiedzialny najbardziej i najbardziej, że tak powiem, ogarnięty w tym temacie, będzie porównywał pliki wasze z pierwotnymi, żeby zobaczyć na przykład, czy to, co wy dopisaliście, nie cofnie zmian, które ktoś inny wykonał w tym samym czasie. Bo wy robiliście sobie formularz logowania, na indeksie dodaliście sobie na przykład jakiś tam link do tego formularza logowania, ale ktoś inny w tym czasie ten indeks przemodelował i generalnie w tym momencie on nie będzie wiedział, co to znaczy, program sam z siebie nie będzie w stanie tego połączyć. I wtedy, jak jest pull request, to trzeba rozwiązać wszystkie konflikty, czyli trzeba powiedzieć mu, które linijki zostają, które linijki nie zostają. Ale to już jest tam inny temat, to jest do przećwiczenia dla was. Natomiast do pracy, tak jak wy pracujecie, najważniejsza w tym momencie jest to, żebyście się nauczyli stworzyć repo, zrobić commita, wypchnąć go, pobrać repo. Nawet jeżeli będziecie pracować, bo wiem, że jest taka tendencja, żebyście pracowali przez LiveShare'a. Tu nie ma chyba domyślnie, wiem, że jest w Visualu, jest LiveShare. Albo ewentualnie siedzicie na jakichś Discordach, czyli jedna osoba pisze, reszta patrzy. Ewentualnie tam coś dorzuca od siebie. Też wtedy używajcie gita, nawet niech ta jedna osoba robi commity, bo już było, nie wiem, czy to w waszej klasie, czy w A-klasie była taka sytuacja, że w połowie projektu ktoś się zorientował, że gdzieś tam coś mu nie działa. I nie wiadomo było, jak długo nie działa. To znaczy, kiedy zostało zepsute. No i wtedy, jeżeli nie macie repo, no to sorry, ale Ctrl-Z już tego nie ogarnie. Czyli będziecie musieli kopać, a jak macie repo, to możecie w każdej chwili zrobić sobie rewerta, czyli wejść sobie do jakiegoś starego commita i cofnąć zmiany, które wykonał, tak? I w ten sposób wrócić do poprzedniej wersji, zobaczyć, aha, tu działało,
Czyli ktoś potem zepsuł i potem już tylko macie zawężone, szukacie odtąd dotąd, tak? Tu zepsuł ten albo nie, dobra, ten następny commit też działa, to jeszcze następny, o ten już nie działa, to teraz szukamy czym się różnią, tak? To jest dla was do pracy, żeby wam ułatwić życie i nie ukrywam, że jeżeli gdziekolwiek pójdziecie do jakiejkolwiek roboty, na młodszego jakiegoś skryptara kogokolwiek, to znajomość podstaw Gita, czyli to, że umiecie sobie odpalić GitHub desktop, zrobić commita, pusha i wiecie co to jest branch, to już na dzień dobry jesteście wygrani. Bo 90% ludzi, którzy wychodzi ze szkół, nie ma pojęcia, co to jest Git. I takich ludzi trzeba na dzień dobry w szkole szkolić, w pracy szkolić z Gita na pierwsze parę godzin, to oni tylko dostają szkolenie z Gita, tak? Mnie też nikt Gita nie uczył, ja musiałem się Gita nauczyć sam. Tyle, co go znam, to go znam. Przyznaję bez bicia, że nie mam za dużo doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w jakichś grupowych projektach dużych, ale tyle, co możecie, to przyswoicie sobie Gita, bo naprawdę jest to wam potrzebne. I nie ukrywam też, że to, że wy wrzucacie to na Gita, to jest do pewnego stopnia dla mnie anti-cheat. Dlatego, że ja widzę, kto robił, co robił i kiedy robił. I tego się nie bardzo da się to sfałszować. Dlatego jak mi ktoś ostatnio pisał, że ktoś tam od was z klasy, że czy może mi to w zipie wysłać, ja mówię nie, na repo. I się okazuje, że miał czyjeś repo podłączone. A skoro miał czyjeś repo, to znaczy co? Rżnął od kogoś, tak? Bo jeżeli ma projekt otwarty w wizualu i ma nie swoje repo podpięte do tego projektu, no to znaczy, że to jest czyjś projekt, a nie jego projekt. Więc dla mnie też to, że robicie to na GitHubie i robicie to jako repo, jest do pewnego stopnia anti-cheatem, który zapobiega kopiowaniu jeden od drugiego pracy. Czy Git jest mniej więcej do zrozumienia dla was? Czy chcielibyście zobaczyć coś w Gicie konkretnego, jak się robi? No ale co? Znaczy, mogę coś pokazać, ja mogę wiele rzeczy pokazać. Mi chodzi o to, czy jest coś takiego, co w Gicie sprawia wam trudność. Bo te wasze repo nie powalają. Tam poza dwoma repozytoriami, które są faktycznie zrobione w miarę dobrze, wy powinniście mieć, jak siadacie do pracy, to po każdej zrobionej funkcji powinniście mieć komitę. Ja nie twierdzę, że ja mam idealnie, ale ja mam też w tych komitach jakiś temat zawarty. Zwykle to jest jeden komit na zajęcia, tak? To akurat nie wasze, to jest wasze. Jeżeli coś jest zmieniane, to ja staram się, żeby to było w jednym komicie, tak? Tu jest komit, który się nazywa AdFood i tutaj jest dopisane, tak? Zmieniłem domyślny poziom IronMine'a na 0, dodałem farmę na zerowym, dodałem food jako zasób, dodałem koszt upgrade'u farmy, dodałem jedną funkcję, dodałem tutaj funkcję przeliczanie tych zasobów i dodałem tutaj to, jeszcze dodatkowo w paru plikach coś pozmieniałem, tutaj jest jakaś mała głupota zmieniona. Tutaj też. W zasadzie te dwa nie powinny się znaleźć w tym komicie, a już mi się ich nie chciało wyrzucać. To znaczy nie powinny się znaleźć rzeczy, które nie dotyczą tego komita. Ale powinniście mieć przynajmniej jeden komit na zajęcia, a docelowo najlepiej, gdybyście mieli komit tak naprawdę zrobiony po każdym jednym bloku, gdzie coś żeście zmienili, żeby był zrobiony komit.